Władysław Herman, urodzony w 1043 roku, zmarł w 1102, książę z dynastii Piastów. Młodszy syn Kazimierza I Odnowiciela i jego żony Dobroniegi. Główną siedzibą Władysława Hermana był Płock, a nie Kraków, co było dość nietypowe. Władysław Herman był uważany za władcę mało utalentowanego i praktycznie przekazał władzę swojemu palatynowi Sieciechowi, a ten w imieniu księcia starał się wzmocnić władzę monarszą osłabioną po wygnaniu króla Bolesława Śmiałego. W przeciwieństwie do brata, Władysław Herman nie starał się o koronację i nie próbował ogłaszać się królem wbrew woli cesarstwa. Dla uspokojenia opozycji mianował swoich synów Zbigniewa i Bolesława III Krzywoustego dowódcami dzielnic, na które podzielono kraj. Władysław Herman zmarł 4 czerwca 1102 roku w Płocku i został pochowany w płockiej katedrze.